Znajdujemy się na sali przy zespole szkół nr 1 w Limanowej. To dzisiaj. Maturzyści od godziny 9 pisali test z języka polskiego. Zobaczymy w czerwcu. Myślę, że nie było tak źle. Twoją mocną stroną jest bardziej język polski czy matematyka? Myślę, że bardziej matematyka. Czyli jutro pójdzie ci dobrze? Mam nadzieję. A jak się przygotowywałaś do matury? Chodziłam na dodatkowe zajęcia, sama się uczyłam w domu. No i oczywiście trzeba się cały czas uczyć w szkole, prawda? Dzisiaj przed maturą wielki stres, czy może nie? Nie było tak źle. No ja jestem Grzesiek Cyrek, uczeń klasy, znaczy absolwent budowlanki tutaj czwartej klasy. Przemek Biskup, kolega Grześka, też z klasy budowlanej z czwartej klasy. Jak wam dzisiaj poszło? No możemy powiedzieć, że dosyć względnie temat był bardzo prosty. Granica, miałem ją na prezentacji maturalnej, ale nie pisałem granicy pisem o wierszykach, bo tak sobie myślę, że trzeba Mickiewicza docenić, żeby jakoś to było, ale ogólnie było dość. A tobie jak poszło? Ja pisałem na temat granicy. Też myślę, że nie był temat jakiś specjalnie trudny. Dość się wydawał łatwy. Nie było jakoś większego problemu. Zobaczymy na wynikach, ale wydaje mi się, że nie było dość trudno. Jutro matematyka, woli się polski, czy może matematykę? No jak na budowlańców przystało, zdecydowanie wolimy polski. Żartujemy. Nie no, matematykę mieliśmy rozszerzoną, także myślę, że matematyka, także nie powinno być źle. A ty jak uważasz? Też myślę, że matematyka będzie w porządku, bo jakoś nie było z tym problemu. Wszyscy w klasie w sumie zdali, także nie było nikogo, kto w klasie by nie zdał matematyki próbnej, także myślę, że nie będzie problemu. Zresztą pan Tajduś się postarał nas przygotować, także... Też trzeba to docenić. A rano stresowaliście się bardzo, czy może nie? Nie, my ogólnie się odstresowywaliśmy cały zeszły tydzień, tak żeby nie było żadnych problemów ze stresem, a poza tym jesteśmy odporni na tego typu rzeczy, także... A ty jak się przygotowywałeś do matury? Wczoraj na przykład grałem w nogę. Nie, no wcześniej dużo już powtarzałem jakieś streszczenia, a w ostatni dzień no to raczej w mojej opinii nie ma sensu, bo jak się na przykład ktoś 4 lata nie uczył, to ostatni dzień go tam nie uratuje, prawda, więc... Raczej na relaksie. Jak wam dzisiaj poszło? Przeciętnie, myślę, że zdane, lecz bez rewelacji, bez fajerwerek. No, coś tak było w sumie. Jak dla mnie to byle zdać, bo mi ten polski to jest tak, no, niepotrzebny, że tak powiem. Czyli bardziej matematykę wolicie? Nie, polski, ale jeszcze dzisiaj rozszerzony, no, tym się będę przejmował. A ty matematykę, tak? Ja angielski i WOS. A jak się przygotowywaliście się do matury? Próbowałem się uczyć. Coś powtarzać, no ale tak, no, zaskoczyło mnie trochę, ale było tak w porządku. A ty? A czy ogólnie do tej matury z polskiego się nie przygotowałem jakoś specjalnie? Jak ci dzisiaj poszło? Wiesz co, no tak, poszło w miarę okej, okay, ale nie chcę mówić czy dobrze, czy źle, zobaczymy w czerwcu, pod koniec. A jak dzisiaj rano, stresowałaś się, czy może nie? No miałam stresa rano, nawet tak jak poszłam już było przed samą maturą, to myślałam, że nie wytrzymam z nerwów, no ale wsiadłam, stwierdziłam spokojnie, no i otworzyłam pracę, zaczęłam pisać. Bardziej lubisz polski, matematykę? Matematykę.